Jesteś politykiem, wyobraź sobie. I idziesz na wywiad do Piotra Kraśko. Co myślisz o tym facecie? Pierwsze trzy zdania. Wiesz co, mnie fascynuje... Co myślisz o tym facecie? Nie wiem, ale mnie fascynuje jedna rzecz z politykami, że im się tak w zdecydowanej większości wypadków nie chce przygotować do rozmowy. Nie chcę. I tego nie jestem w stanie zrozumieć. A ja ci powiem, pamiętasz słynne powiedzenie Kazimierza Górskiego, tak się gra, jak przeciwnik pozwala? Tak. Ich elektorat jest tożsamościowy. Ale Kuba, no... Oni mogą... Pamiętasz film pod tytułem Fight Club? Tak. Tam Brad Pitt, tak, jak pracował jako kelner, pierdział w bezy. Nie wiem, czy pamiętasz. Tej sceny nie pamiętam. No i dziwię się, no bo pewnie zrobiłeś zamknięte oczy. Chodzi o to, że oni mogą pierdzieć w bezy, a i tak będą mieli 35%. Ale Kuba, bo co mnie zafascynowało kiedyś. Od czasu kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy jest mowa o szalejącej ideologii LGBT, tak, która potwornie zagraża Polsce. Mm-hmm. Bardziej niż pandemia, niż... Ale oni dostają jakieś cieklicy na słabo. Tak. Gender, LGBT i co, tak dalej. Opieram się teraz na orzeczeniach polskich sądów administracyjnych, które uchylały tę uchwałę LGBT i polskie sądy twierdziły, że albo trudno dowieść istnienie ideologii LGBT, albo ona w ogóle nie istnieje. Ale politycy prawicy mówią o tym przez wiele miesięcy. I kiedyś tak się zastanawiam, rozmawiam z politykiem prawicy w Faktach po Faktach, w pewnym momencie on znowu mówi o tej ideologii LGBT. Jakby tam, dobrze, ale niech pan powie, jakie są założenia tej ideologii LGBT, bo ja nie wiem. W ogóle skąd termin ideologia? I wszystko, czego się dowiedziałem, to na miarę na sklep mięsny w San Francisco. Znaczy, Kuba... Dla gejów? Tak. Jak można? Pamiętasz może? Ale Kuba, przez pół roku oni są w polityce, budują na tym całą narrację. Owszem, sprawa jest fikcyjna, bo nie ma takiej ideologii. Ale to wynika z dokładnego przebadania lęków społecznych. Ta, ale dlaczego im się nie chciało usiąść i w pewnym momencie, kurde, a jakby ktoś nas kiedyś zapytał, o co chodzi w tej ideologii LGBT, to wymyślmy coś. Wiemy, że teraz to jest wymysł, bo ona nie istnieje. Ale wymyślmy jakieś parę punktów. Jakby ktoś tak zapytał. Mm-hmm. Znaczy, to naprawdę, jak bardzo się politycy nie przygotowują, jest dla mnie szokujące. Przychodzi inny polityk. Jarosław Kaczyński zostaje wicepremierem. Zadajesz proste pytanie. Przepraszam, ale jakie obowiązki w pracy będzie miał Jarosław Kaczyński? Na co, słyszysz odpowiedź? Jesteś... Nie atak, no, panie redaktorze. Nie no, nie obracajmy tego w śmieszność. Jak te obowiązki w pracy? Znaczy, każdy z państwa wie jutro, co będzie robił w pracy. Jeżeli to są młodzi ludzie, wiedzą, jaki mają plan lekcji. Ale jak zapytasz, jakie obowiązki ma wicepremier Jarosław Kaczyński, to słyszysz, nie, bez przesady, no nie oczekujmy, że ma obowiązki w pracy. A słyszałeś o tym, że grzebanie w zeznaniach można podatkowych się było przygotować. Obajtka to jest atak na Polskę? To jest dokładnie to ta sama retoryka. Ha. Ale to wystarcza. Ale czasem, Kuba, jak, żeby była jasna sprawa, jak Platforma Obywatelska ogłasza swój program i następnego dnia zapytasz, tak? Proszę wymienić pięć punktów, jesteś ze mną? To też jest tym problem. No, Wracamy do ciebie. Ale nie jesteśmy... Mamy świadomość, że politycy z każdej strony są tacy sami. Mają po prostu inne frazesy, inny sposób komunikowania, inny newsy dnia dostrzegania. I tak samo zdarza im się nie przygotowywać. Tak.